duże zmiany organizacyjne i inwestycyjne czekają w najbliższym czasie Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Kierownictwo muzeum wspomagać będzie rada, która rozpoczęła drugą kadencję swojej działalności. Wiążemy oczywiście dużą nadzieję z działalnością tej rady, jej poszczególnych członków, osoby pochodzące z różnych środowisk, z różnych instytucji, z różnych gremiów. I powiem tak, bardzo liczymy my jako samorząd, pani dyrektor Muzeum Przyrody na takie duże wsparcie merytoryczne tejże rady. Spodziewamy się, że rada będzie miała trochę pracy, ponieważ jesteśmy w kluczowym momencie rozwoju instytucji. Budujemy w tej chwili, zaczniemy budować pawilon na wystawy przyrodnicze. Będziemy chcieli je przenieść. Mamy sporą dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, więc będziemy musieli ją zrealizować. Niedługo rozstrzygamy przetarg na budowę. Przygotowujemy już aranżację wystaw. Także liczymy na to, że rada będzie służyła nam swoim wsparciem, mądrością, doświadczeniem i życzliwością. Placówka, która zaczynała działalność w latach 80. ubiegłego wieku jako Muzeum Przyrody, zajmująca się przede wszystkim florą i fauną Doliny Narwi, mieści się w dawnym dworze rodziny Lutosławskich. Niemal od początku równoległym nurtem działalności muzeum było dokumentowanie i badanie historii niezwykle zasłużonego dla Polski rodu, z którego wywodzili się znaczący politycy, myśliciele, działacze gospodarczy czy artyści. W dworze ostatni okres życia spędził i zmarł Roman Dmowski, jeden z głównych architektów polskiej niepodległości. Staraliśmy się równoważyć dwa czynniki, dwa takie zasadnicze elementy pracy tego muzeum, czyli zarówno ten dział historyczny, jak i dział przyrodniczy, ponieważ nie możemy zapomnieć o tym, że muzeum powstało jako Muzeum Przyrody, ale z czasem okazało się, że równie ważnym elementem jest ten dział historyczny związany z postaciami rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego. I teraz jest kontynuacja tego działania w postaci kolejnej zmiany nazwy muzeum i włączenia do tej nazwy również postaci Romana Dmowskiego. Do Rady Muzeum powołany został wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, który zapewnił, że zawsze poczuwał się do obowiązków łomżyńskich, teraz także do drozdowskich. Dwór Lutosławskich, Drozdowo, olbrzymia tradycja, a co za tym idzie, Dmowski tutaj ostatnie swoje chwile spełnił. I jesteśmy wszyscy, jak myślę, członkowie Rady, tutaj będziemy odpowiedzialni za to dziedzictwo narodowe, które się spełnia właśnie w tym okresie. Muzeum Przyrody potrzebuje przyjaciół i sprzymierzeńców, czyli osób, którym zależy na tej instytucji, powiedział ksiądz kanonik Aleksander Suchocki, który proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie jest już 25 lat i po raz drugi został zaproszony do Rady przy muzeum. Poprzednia kadencja Rady po pierwsze ukazała muzeum w takiej rzeczywistości szerszej, społecznej, ponieważ właśnie zgromadzenie wielu osób reprezentujących różne instytucje, będących różnymi autorytetami naukowymi, życia społecznego i politycznego, pokazało, że muzeum żyje w takiej szerokiej tkance społecznej. Dzięki przypomnieniu postaci Romana Dmowskiego muzeum będzie miało szansę jeszcze bardziej zaistnieć, a i sam Roman Dmowski, który właściwie nie ma miejsca, które by go upamiętniało, będzie mógł przechodzić do szerszej świadomości społecznej, na co zasługuje. Rada Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie to 13 osób reprezentujących środowiska samorządowe, historyczne czy przyrodnicze. Ród Lutosławskich reprezentuje Marta Niklewicz, która, jak mówiła, w tym domu się wychowała i jest to najważniejsze dla niej miejsce. Wszystko, co tu się stało, zaważyło na całym jej życiu. Członkowie Rady Muzeum na swego przewodniczącego wybrali jednomyślnie senatora Marka Adama Komorowskiego. Hodowcy gołębi ziemi łomżyńskiej rozpoczęli kolejny sezon. Z tej okazji wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, jego małżonka Bogumiła, prezes łomżyńskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Mariusz Sokołowski, kilkunastu hodowców i sympatyków wypuściło w niebo gołębie, oznajmiając rozpoczęcie nowego sezonu lotów, dedykując go wolnej Ukrainie. Następnie odbyło się podsumowanie poprzedniego roku pracy hodowców. Jesteśmy bardzo prężnym oddziałem, wszystko jest dobrze. No i byśmy chcieli, żeby
ci goście, sponsorzy zauważyli nasz razem, że hodowla gołębi pocztowych jest wielką pasją. Ja bym chciał złożyć dla wszystkich hodowców z całej Polski serdeczne życzenia i życzę wszystkim, żeby jak największych sukcesów na wszystkich szczeblach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Oddział Łomża Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych to, jak poinformował jego prezes, 152 hodowców skupionych w kilku sekcjach, m.in. Łomży, Piątnicy, Nowogrodzie, Zambrowie czy Łapach. Spotkanie w Piątnicy odbyło się przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Historia hodowli gołębi pocztowych to bardzo długa historia, bardzo potrzebna w różnego rodzaju komunikacji była. Teraz może trochę mniej, to bardziej na sportowo wygląda, ale idea tak, to patriotyzm, to przywiązanie do takiej tradycji i ludzie, którzy chcą to robić, a tam gdzie jest zainteresowanie, tam można powiedzieć i są i władze województwa. Hodowcy z łomżyńskiego oddziału co roku biorą udział w kilkunastu imprezach. Starsze ptaki rywalizują na dystansach od 100 do 750 km, a w międzynarodowych zawodach z Brukseli to nawet 1250 km. Młode gołębie przyuczają się na trasach do 300 km. Stałą tradycją łomżyńskich hodowców jest udział w uroczystościach rocznicowych Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Już 32 lata wypuszczają stamtąd tysiące gołębi. Jesteśmy pasjonatami. Raczej jeszcze tu, w tych naszych okolicach, jest to pasja. Pasja i tylko wyłącznie pasja. Zawsze kochamy. Kochamy ten przylot tych gołębi, powrót tych gołębi. Poza tym mówię, wypuszczamy to na różnych uroczystościach. Środowisko hodowców do współpracy szczególnie zachęcała obecna na spotkaniu Bogumiła Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży, oraz Mariusz Sachmaciński, dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, w którym istnieje ośrodek rehabilitacji ptaków. Ośrodek cały czas funkcjonuje całodobowo. W ostatnim czasie, czyli w 2015 roku, został mocno dofinansowany ze środków unijnych z projektu LIFE, który dotyczył bezpośrednio ochrony bociana białego, ale jednocześnie przy bocianie białym występuje taka zależność, którą nazywamy ochrona parasolowa i ona powoduje też ochronę innych gatunków. Ale dzięki temu, że w naszym ośrodku, w parku powstał ten rozbudowany ośrodek, udoskonalony do opieki bardziej zaawansowanej, może on świadczyć też usługi medyczne dla wszystkich gatunków ptaków, które znajdują się w dolinie okresowo albo stale. Najlepsi otrzymali okazałe podziękowania i puchary z rąk m.in. wicemarszałka Marka Olbrysia. Wiele laurów zdobyli w ubiegłym roku bracia Witold i Tadeusz Mocarscy z Piątnicy, którzy opowiedzieli nam o swojej pasji i miłości do gołębi, a ich gołąb jest reprezentantem Polski na Olimpiadę w Rumunii. Bo do związku zapisaliśmy się w 91 roku, to już w sumie 32 lata. No wiadomo, trzeba zdobywać doświadczenie, gołębie, wiedzę. To nie jest tak łatwo, żeby dojść do jakichś tam sukcesów. Potrzeba czasu, wiedzy. To jest proces złożony, na który naprawdę wpływa bardzo dużo czynników. Przede wszystkim to jest hodowca, gołąbki genetycznie. Wiadomo, że musi być materiał genetycznie wyselekcjonowany z najszybszych genów. Duża powrotność do gołąbka. No i trzeba jeszcze do tych naszych dołożyć organizację naszego zarządu oddziału, nie? Bo i naszych hodowców. To jest sam jeden hodowca i nie jest w stanie praktycznie osiągnąć nic, bo to jest zespołowe, czyli naliczane wyniki są z ilości wkładanych gołąbków na lot i to wyliczane są punkty. Czym większa liczba gołąbków, tym lepsze są pozycje. Później nawet w Polsce można zdobyć. W przyszłym roku przypada stulecie okręgu Białystok Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i udokumentowana 70. rocznica łomżyńskiego oddziału. Prawdopodobnie powstał już w okresie międzywojennym, ale nie zachowały się oficjalne dokumenty. W związku z tym Janusz Dąbrowski z Łomży i Ryszard Winnicki z Białegostoku pracują nad specjalnym wydawnictwem. Okręg Białystok powstał w 1923 roku. Założyła go grupa hodowców pod przewodnictwem Wilkenhausen. Łomżyński oddział również powstał bardzo dawno, bo powstał jeszcze przed wojną, ale z tego względu, że nie zachowały się z lat przedwojennych żaden dokument, to zrezygnowaliśmy z dokładnej daty
powstania tego oddziału i przyjęliśmy datę, gdzie mamy dokumenty na 1953 rok. Gołębie pocztowe towarzyszą człowiekowi od wielu wieków. Wykorzystywane były już w starożytnej Persji, Egipcie czy Grecji do przenoszenia wiadomości. Obecnie hodowane są przede wszystkim do celów sportowych. Sezon lotowy gołębi rozpoczyna się co roku w kwietniu lub maju. Po treningach w najbliższej okolicy zaczyna się rywalizacja. Gołębie wypuszczane są nawet setki kilometrów poza domem. Te, które wracają najszybciej, stają w czołowych konkursach i pokazywane są na wystawach. Marzeniem hodowców, jak mówili w Piątnicy, jest wytrenowanie supermistrzów. Hodowcom gołębi ziemi łomżyńskiej życzymy więc kolejnych latających mistrzów i olimpijczyków. W 82. rocznicę zbrodni katyńskiej ulicami Suwałk po raz pierwszy przeszedł Podlaski Marsz Cieni. Marsz upamiętnia polskich oficerów Wojska Polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Policji Państwowej, pomordowanych przez Sowietów w 1940 roku. Organizatorem głównym wydarzenia było Stowarzyszenie Grupa Wschód przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Partnerem natomiast województwo podlaskie. W marszu wzięli udział członkowie grup rekonstrukcji historycznej w mundurach żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji Państwowej oraz rekonstruktorzy w mundurach funkcjonariuszy NKWD. Uczestnicy przeszli w milczeniu z placu Marii Konopnickiej ulicami Głodną, Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego pod pomnik żołnierzy września. W trakcie marszu odczytane zostały nazwiska blisko 500 polskich oficerów zamordowanych na wschodzie, związanych z Suwalszczyzną i Podlasiem. Na zakończenie została odmówiona modlitwa i zapalone światła pamięci. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść w górę pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono tu gdzieś musi być. Fragment z tryptyku rzymskiego Jana Pawła II jak zawsze był mottem gali uczniów mistrzów Bojanusa w zespole szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących w Łomży. Po raz szósty wręczono tytuły i statuetki Bojanusa za osiągnięcia edukacyjne i twórcze oraz wyróżniającym się społecznie i sportowo uczniom tej szkoły. Jestem zaszczycona, że goszczę w progach szkoły elitę łomżyńską, elitę białostocką. Moi uczniowie na pewno będą bardzo szczęśliwi, usatysfakcjonowani. Bardzo się cieszę, że nasza formuła konkursowa się rozwija. Zależy mi bardzo, żeby dzieci, które bardzo się starają, są bardzo aktywne, przedsiębiorcze, bardzo dobrze się uczą, żeby zostały tak uhonorowane za to, że wkładają tak duży wysiłek w swój osobisty rozwój, a zarazem rozwijają też w przyszłości będą rozwijać jakieś poszczególne gałęzie w naszej kochanej ojczyźnie. Nazwa nagrody pochodzi od nazwiska Ludwika Henryka Bojanusa. Wywodzący się z Niemiec lekarz i naukowiec żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był profesorem Uniwersytetu Wileńskiego i twórcą nowoczesnej weterynarii w Polsce. Jest patronem łomżyńskiej wety. W jego postać wcielił się Kacper Grzegorczyk, którego w prowadzeniu uroczystości dzielnie wspomagała Natalia Dąbrowska. Oboje byli nominowani do tegorocznych nagród Bojanusa. Tradycyjnie gala Bojanusów to rozbudowane i barwne widowisko. Tym razem wśród widzów pojawiły się postacie związane z historią Łomży i regionu. Między innymi kurpiowski wojownik Stach Konwa, przyrodnik Jakub Waga, legendarny filozof i mistrz humoru Franz Fischer, twórca skansenu kurpiowskiego Adam Chętnik czy gwiazda estrady Hanka Bielicka. Były scenki kabaretowe i skecze, które zapowiadały kolejne kategorie konkursowe. Zaprezentował się zespół pieśni i tańca Weta, którym opiekuje się Małgorzata Dobkowska, a występ przygotowała Justyna Wawrzyniak z Regionalnego Ośrodka Kultury. Taniec jest moją pasją od zawsze. Jak przyszłam tutaj do Wety, to dowiedziałam się, że jest szkoła tańca w Łomży.
No i tutaj wszyscy mnie namówili i bardzo się cieszę z tego powodu, bo jest super, naprawdę bardzo miła atmosfera i zapraszamy. Laureatami gali uczniów mistrza Bojanusa w poszczególnych kategoriach, o których decydowała kapituła, zostali. Mistrzem języka polskiego okazała się Aleksandra Jastrzębska. Jest to swoiste wyróżnienie w języku polskim, które jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ chciałabym się dalej rozwijać w tym kierunku. Mistrzem matematyki i statuetkę Bojanusa odebrała Emilia Poławska z trzeciej klasy łomżyńskiej WETY. To na pewno wielki zaszczyt spośród tylu uczniów być wybraną. Trzeba po prostu uważać na lekcjach przede wszystkim, no i umieć coś z tej matematyki. Dla mnie to jest przedmiot, z którego wiedza przychodzi mi dość łatwo, jakiś, nie wiem, może talent mam do tego. Kolejna kategoria gali konkursowej to mistrz języków obcych. W tym roku to mistrzyni Weronika Borys, która pochodzi z Białorusi i od kilku lat z rodziną mieszka w Łomży. W mojej rodzinie jest to jakoś przyjęte, że języki obce są ważne. Moja mama jest nauczycielką angielskiego, ojciec jest tłumaczem i siostra też zajmuje się językami, więc tak od dziecka uczyłam się języków obcych. Polski też jest dla mnie językiem obcym. Zaproszeni na uroczystą galę goście nie tylko przyglądali się kolejnym jej odsłonom, ale proszeni byli do odczytywania wyników w poszczególnych kategoriach i wręczania statuetek nominowanym. Wśród nich był lekarz weterynarii, absolwent WETY, prezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Podziwiam młodzież, podziwiam panią dyrektor za zaangażowanie, za energię i za wszystko, co dla tej placówki robi. W tej chwili jest bardzo zauważalne to, że zmienia się charakter w tym zawodzie, bo aktualnie przeważają panie. Robi się to zawód sfeminizowany, tak jak za moich czasów myśmy w klasie mieli bodajże chyba 3 bądź 4 koleżanki. W tej chwili podejrzewam, że w technikum weterynaryjnym obawiam się, że chłopców jest tyle. Kolejne kategorie gali uczniowie mistrza Bojanusa to mistrz weterynarii, którym został Rafał Jastrzębski i mistrz żywienia i żywności. Ten tytuł otrzymała Ola Rafałowska. Przede wszystkim mieć pasję oraz zdolności do swojego kierunku, uczyć się pilnie oraz brać udział w różnych konkursach, jak na przykład w Olimpiadzie Żywności, której jestem laureatem. Prowadzący galę zapewnił, że trudności finansowe ominą uczniów WETY z kierunku technik agrobiznesu, bo zgłębiają tajniki rachunkowości, a mistrzem agrobiznesu została znowu przedstawicielka płci pięknej, Kinga Godlewska. Bardzo jestem zadowolona, bardzo naprawdę. Troszkę stresu było, ale naprawdę nie spodziewałam się, że wygram. Mistrzem architektury krajobrazu została Magdalena Korytkowska. Mistrzem sportu Karol Ceran. Za sprawą nowego kierunku kształcenia po raz pierwszy przyznano nominację w kategorii mistrz kreowania wizerunku i przemysłu mody, który prowadzony jest pod okiem znanej podlaskiej kreatorki mody Elwiry Chorosz. Statuetkę w tej kategorii zdobyła Aleksandra Ołtarzewska. Szczerze mówiąc, się nie spodziewałam wcale tego, że zostanę nominowana, ponieważ jednak jestem na kierunku gastronomicznym, ale jestem bardzo szczęśliwa i bardzo właśnie dziękuję pani dyrektor za wybranie mnie. Tak naprawdę po prostu trzeba się pasjonować tym, żeby wygrać, po prostu pokazać, że pasja prowadzi. Ja jestem jak najbardziej sercem z Łomżą i powiem szczerze, że mi się naprawdę serce raduje, jak patrzyłam dzisiaj na tą znakomitą, zdolną młodzież, której się chce. Więc oni są wspaniałym przykładem nie tylko dla swoich rówieśników, ale również dla nas. Moje serce zawsze oczywiście jest oddane modzie, więc bardzo się cieszę, że zabiło one również w Łomży, w WETY i że możemy realizować tak naprawdę i pokazywać tą zdolną młodzież. Gratulacje laureatom składała Beata Pietruszka, podlaska kurator oświaty, a także Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Ten konkurs w różnych dziedzinach jakby docenia pracę uczniów i o to chodzi, żeby uczniowie dobrze się uczyli, ale żeby tą pracę uczniowską docenić, to trzeba właśnie tego typu uroczystości i tu dobry pomysł dyrekcji szkoły, że właśnie wpadłem na taki pomysł, że trzeba ludzi doceniać, gratulować i wyróżniać i wtedy jest efekt naprawdę bardzo dobry i piękne święto i to, tak trzeba po prostu z uczniami postępować. Gratulacjom nie było końca. Tegoroczna gala zakończyła się kolejnym występem utalentowanych wokalistów, którzy wzruszyli uczestników piosenką Podaj rękę Ukrainie. Przypomnijmy, że łomżyńska WETA była jedną z pierwszych szkół w regionie, która przygotowała miejsca dla ukraińskich uchodźców, którzy również uczestniczyli w uroczystej gali.
W ogromnym skupieniu zgromadzeni w kościele parafii świętego Jakuba Apostoła obejrzeli spektakl Rotmistrz Pilecki Ofiarowanie w wykonaniu Ostrowskiej Grupy Teatralnej Rzeczpospolita Apostolska. Chcieliśmy tutaj w te tereny Jedwabnego, ale nie tylko Jedwabnego, to tutaj cały ten wschodni pas jest bardzo nacechowany patriotyzmem, ale też prześladowaniami sowieckimi, zwłaszcza z okupacji sowieckiej, później niemieckiej i ponownie sowieckiej w latach PRL-u. Tutaj jeszcze nasi dzieciakowie pamiętają te czasy, bardzo trudne czasy, bardzo, bardzo bolesne dla nas wszystkich i warto jest przypominać, przekazywać młodym pokoleniom tą wiedzę, którą otrzymaliśmy od naszych dziadków, wiedzę historyczną. Bo tak jak mawiał wielki hetman Jan Zamoyski, takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży wychowani. Wśród widzów byli m.in. radny sejmiku Piotr Modzelewski, burmistrz Nowogrodu i wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś z małżonką. Rotmistrz Pilecki zasłużył się bardzo dla narodu polskiego. Można powiedzieć, do dziś szukamy jego ciała, grobu nie można znaleźć. To tragiczna postać, dlatego że był Polakiem, walczył o Polskę. No i Sowieci go zamordowali, ale pamięć, która po nim została, ta elementy takiej pamięci, powinny być cały czas naszemu narodowi pokazywane i cały czas musimy o tym pamiętać, szczególnie no, władze muszą również pamiętać o tym i powinniśmy się spotykać, o tym rozmawiać w przekazie też medialnym. Niech to mocno wybrzmi, dlatego że ludzie oddawali za polskie życie i trzeba o tym pamiętać, że to wolność nie jest dana nam raz na zawsze. Ukraina jest doskonałym przykładem, jak można mordować całe narody. Powinniśmy naprawdę dbać i pamiętać zawsze, bo to jest nasza powinność w stosunku do naszych dzieci. Spektakl miał swoją premierę w Ostrowie Mazowieckiej 4 lata temu pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Scenariusz oparty jest przede wszystkim na oświęcimskim raporcie Witolda Pileckiego. Spektakl jest wstrząsającym dokumentem zapisu zbrodni, odczłowieczenia i zezwierzęcenia oprawców. Prezentowany był dotąd kilkanaście razy. Tak naprawdę, tak jak w każdym scenariuszu, widzimy za każdym razem, kiedy gramy, kolejne jakieś tajemnice, kolejne pokłady odkrywamy, kolejne poziomy i myślę, że tak jak i aktorzy, tak i ja, uczymy się cały czas roli Pileckiego, Witolda, rotmistrza, wielkiego bohatera, ponieważ to nie jest osoba, którą można zrozumieć tak o. I powiem szczerze, że uczymy się już czwarty, piąty rok, ale cały czas jeszcze skrywa przed nami tajemnicę. Oparty na faktach spektakl jest niezwykłym widowiskiem. Godni podziwu są wykonawcy przedstawienia, którzy grają z pasji i zamiłowania i nie są zawodowymi aktorami. To ludzie wielu zawodów, m.in. nauczyciele, rolnicy, emeryci, a także uczniowie szkół średnich, studenci i dzieci. Odtwórca głównej roli Bartłomiej Brzozowski to wkrótce prawnik. To jest jeden z tych bohaterów Żołnierzy Wyklętych, o których bardzo dużo informacji jest. Cały scenariusz jest dość ciężki, bo to jest taki prawie dwugodzinny dramat, ukazujący tego bohatera zupełnie obdartego z tego patosu, tak? Pokazującego, że ci bohaterowie to nie tylko ci jeźdźcy na tych złotych koniach, tylko też ludzie słabi, którzy się potykają i wiele razy wątpią nawet w słuszność swojej misji. No więc jest to bardzo ciężka rola, jedna z cięższych, jakie mogą być. Spektakl w Kościele Jedwabnym wywarł ogromne wrażenie na odbiorcach, wśród których byli m.in. senator Marek Adam Komorowski, wicestarosta Maria Dziekońska i samorządowcy z powiatu łomżyńskiego i drużyna harcerska Agapa, pomocna dłoń imienia księdza Kazimierza Lutosławskiego z Jedwabnego. Pamięć o Witoldzie Pileckim jest obowiązkiem, zwłaszcza gdy znowu tak bardzo odczuwamy grozę wojny. To obowiązek wobec naszych dzieci. Przedstawienie niezwykle mocno budzi emocje i na pewno pozostanie długo w pamięci. Tak komentowali widzowie przedstawienie w Jedwabnym. Niepokój był już bardzo wyraźny. Czy nie zaginął ubrania i czy nikt nie zamieni bielizny? Niektórzy mają nawet prywatnych masażystów, którzy tu z nimi jeżdżą. A nawet i powiata nie da. Gdy widzą, to się tutaj